Witam Was serdecznie. Tu gracz niedzielny 1, a to jest 32 odcinek z cyklu Pograjmy w Alan Wake. Jesteśmy cały czas w drodze do Cauldron Lake, w drodze pełnej przygód. No, nawet nie będę mówił, czy w tym odcinku mi się tam uda dotrzeć. Po prostu biegnę do przodu. Grę przechodzę na ślepo, więc naprawdę nie wiem, co mi czeka. Biegnijmy. I could see Mira Peak in the distance. That's where Cauldron Lake was. Mirror Peak, i tam mamy Cauldron Lake. Skrzyneczka. Ma do rewolweru. Wygląda na to, że skoro mamy tyle rakietnic, a właśnie amunicji do rakietnicy, to przyjdzie nam walczyć z ptaszyskami. Zresztą nie trudno było się domyśleć. Zobaczcie, co tam się dzieje. No, to jedziemy. Normalnie Indiana Jones mi się przypomina. Aj. Czyżby koniec podróży? Aha, zdecydowanie tak. Co to jest? Ach, to muszę się na tę platformę wspiąć. Dobra, ale najpierw pójdę tam do źródła światła. Podładuję trochę energii i rozejrzę się tutaj. No nie, niestety nie ma nic ciekawego. Będę się wspinał. Każdy pcha swój wózek. Ła. Remonsik.
Mamy. O rany, kolejne ptaszyska. No dobra, przystąpię do eksterminacji plan. Tam musimy biec, ja tylko się rozejrzę tutaj. Znowu te krowie placki. A, są mi rzucający. O, tu się jeden ostał. Wejdźmy do tej chatyny, tam jest coś ciekawego. Mam oporowo. Ja wiem, że muszę przejść przez tą chatynę, ale tutaj skoro już powalczyłem z opętanymi, to jeszcze się rozejrzę po okolicy. No nic, będę... Aha, tu jest ta moda rewolweru, to... Czyli będę kontynuował swoją podróż. Tutaj mam jakieś znajdźki. No, amunicji do rewolweru akurat mamy full, to nie będzie nam potrzebna. Zresztą nie możemy jej wziąć. Pewnie przydać to by się przydała. Oczywiście muszę w każdą myślą dziurę zajrzeć. Ale nie będzie tu nic ciekawego. Właśnie nie ma tu nic ciekawego. Pewnie... Jasne. Kolejne prędki. A, zasadził ci ktoś kiedyś kopa? Dobra. I po prędkim.
ta ciężarówka też utonęła w jeziorze. No, Alan, mało brakowało. Naprawdę ryzykujesz, chłopie. Odwróć się, odwróć się. Tu chciałeś mi się na mnie zamachnąć? Ty zamachowcu. Smażymy gościa. Hrub. Sryb. O, generator. Ej, uruchom go, Alan. Dobra, jest światło, jest energia. Jest punkt zapisu. I trochę znajdziek. O, śruba. To też z jakiegoś statku z jeziora. Tym razem co? Kolejne prędki. A ja sobie stanę plecami do tego koła. Jakąś strategię muszę przyjąć. Tylko tak gwoli ciekawości. Pójdę sprawdzę, co tym razem duch mroku zesłał mi na ziemię. O kurde. Termos. A jest prędki. Jaki wyskok zastosował? Skubany.
A nie, potrzebnie się. A może potrzebnie? Słyszę go dziś, jak to zapitala. Kurczę, w mordę! Kolejny wyskok. Mam go z głowy. Wezmę termosiaka i znajdźki. Na szczęście uzupełniłem zapas granatów błyskowych. No cóż, idę dalej. Ha, jest ta łódka, o której czytałem. Kuter rybacki. WA 001. Jak to WA? Czyli on tu z Władysława właśnie wziął? Ejej, kolego! Hoho, krucho ze mną. A. Nie ten przycisk, nie ten przycisk. Pomyliły mi się przyciski. Pomyliły mi się przyciski. A, pewnie. Kolejna szalona. Kolejna szalona koparka. Generator. Czyli miejsce, w którym mogę podładować energię. Jest punkt zapisu. Przeładuję giwerę. Ty mi tu nie skacz, tylko podnoś znajdźki. Pękła żarówka. To by był koniec mojego szczęścia. O kurde. Madonę w twarz? A skąd właściwie wagon kolejowy na dnie jeziora? Co to jest? Co to za konstrukcja? O kurde.
O! Tam z kolei widzę WA-002. Ale porzewiały. Ach, tu się plama schowała. Krowie placki. Mocno już spremontowane, skoro taką krzywdę robią. Okej, kolejny punkt zapisu. Jakaś stara chatynka. Płonąca beczka. O, znajdźki. No, skoro podniosłem kolejne granaty błyskowe, to oznacza tylko jedno. Kolejna przeprawa z opętanymi. Mówią, że w Stanach nie ma graficiarzy. No dobra, maksymalna ilość przedmiotów. Oczywiście tradycyjnie muszę się tu rozejrzeć. Dobra, granat błyskowy jest zdobyty. Tam coś było? No, jest kolejny granat błyskowy. No dobra. Tutaj jest coś. I needed to get the generator running. Ha. Tego mogłem się spodziewać. Czyli trzeba poszukać generatorka. Pewnie będzie w którejś shopie. A jest. Świetnie. Trochę znajdzie, jak się przyda. Okej, mamy windę.
jest pan prędki. Ale niewiele brakowało, nie wiem czy zauważyliście. Teraz już wiem po co mi było tyle granatów błyskowych. O fuck. Tycznie. Winda, winda. Okej. Windą do nieba pojedziemy w następnym odcinku. Dziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia. Do usłyszenia.